Szczęść Boże, Maria Kupczyk. Czas na informacje dnia. Zapraszam. Komisja Konstytucyjna Parlamentu Europejskiego dała zielone światło dla ograniczania suwerenności krajów członkowskich na rzecz europejskiego superpaństwa. Rusza proces zmiany traktatów unijnych, który oznacza całkowitą zmianę Unii, do której Polska wstąpiła i do której Polacy w referendum zgodzili się wejść. Głosowanie nad raportem w sprawie zmiany unijnych traktatów pierwotnie planowano na 12 października, tuż przed wyborami parlamentarnymi w Polsce. Ostatecznie głosowanie przesunięto, najprawdopodobniej, aby sprawa nie zaszkodziła liberalno-lewicowej opozycji. Final vote, final vote. Raport przyjęty przez Komisję Konstytucyjną Parlamentu Europejskiego uruchomił formalnie proces fundamentalnej zmiany traktatów. Ich celem jest radykalne ograniczenie suwerenności i podmiotowości państw członkowskich. Thank you. To kolejny krok do budowy europejskiego superpaństwa. Z przyjęcia raportu cieszy się przewodniczący komisji z Europejskiej Partii Ludowej, do której należy PO i PSL. Chcielibyśmy, aby ta zamiana była jak najbardziej owocna, potrzebna i zaakcentowana. Dziękuję za pracę. Dzisiejsze głosowanie jest zwieńczeniem tego procesu. Przepisy zakładają 267 zmian w najważniejszych traktatach. Najniebezpieczniejsza propozycja to zniesienie prawa weta w aż 65 obszarach. To oznacza pozbawienie Polski i innych państw członkowskich skutecznego narzędzia do blokowania niekorzystnych rozwiązań. Z dnia na dzień możemy stać się landem, podkreśla europeista profesor Marcin Szewczak. Polska nie będzie wówczas suwerennym państwem, będzie państwem kadłubkowym, które będzie mogło przeprowadzać wybory, będzie miało rząd, ale ten rząd tak naprawdę nie będzie o niczym decydował. Reforma traktatów zakłada oddanie w ręce unijnych urzędników decyzji, które do tej pory były w wyłącznych kompetencjach państw członkowskich. Chodzi m.in. o ochronę środowiska czy bioróżnorodności. Z kolei strategiczne dla państw kwestie takie jak energetyka, polityka zagraniczna, polityka bezpieczeństwa, ochrona granic, leśnictwo, zdrowie publiczne, przemysł i edukacja miałyby trafić do tzw. kompetencji dzielonych. Bruksela miałaby dzięki temu wpływ na decyzje państw. Do zmiany prą Berlin i Paryż. Raport Parlamentu Europejskiego był pisany pod ich dyktando, zwraca uwagę europoseł Ryszard Czarnecki. Uwaga, wśród pięciu jego autorów aż czworo to Niemcy. Proces zmian przyspiesza po wyborach w Polsce. Rząd Prawa i Sprawiedliwości sprzeciwia się zmianom. Bruksela liczy, że nowa koalicja Platformy Obywatelskiej, Trzeciej Drogi i Nowej Lewicy będzie bardziej przychylna reformie. Donald Tusk, aspirujący do bycia ponownie premierem, utrzymuje, że jest sceptycznie nastawiony do zmian. Rewolucje ustrojowe nie są Unii potrzebne, moim zdaniem. Niezależnie od stanowiska francuskiego czy niemieckiego. Jednak inni politycy PO nie ukrywają gotowości do poparcia reformy Unii w obecnym kształcie. Bartosz Arłukowicz, do wczoraj eurodeputowany, a teraz już poseł elekt 10. kadencji polskiego Sejmu, w propozycjach Brukseli nie widzi zagrożenia. Proponuję, żebyśmy nie straszyli Polaków tym, że Unia Europejska nakaże to czy tamto, że Unia Europejska ograniczy autonomię. Bruksela się spieszy. Już w listopadzie raportem zajmie się cały Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej na poziomie ministrów. Jak raport zostanie zaakceptowany, rozpoczną się negocjacje na poziomie państw członkowskich. Niewykluczone, że już wiosną przyszłego roku. Nic nie jest jeszcze przesądzone, zaznacza prawnik Piotr Gaglik. Musi się odbyć szczyt unijny, który zatwierdzi politycznie te zmiany. I tam obowiązuje zasada weta. Wciąż nie jest pewne, jaki będzie kształt nowego rządu. Niewykluczone, że PO i jej koalicjanci poprą reformę Unii. Była premier Beata Szydło przekonuje, że zmiany proponowane przez Brukselę są w tym momencie największym wyzwaniem dla Polski. To będzie kształtowało życie nie tylko nas, was, ale waszych dzieci, waszych wnuków. Polska i Europa zmieni się na całe dekady. Trzeba powstrzymać to szaleństwo. Prace nad reformą traktatów może wstrzymać zmiana sił w unijnych organach. Szansa na to będzie już wkrótce. Od 6 do 9 czerwca przyszłego roku odbędą się w całej Unii Europejskiej wybory do Parlamentu Europejskiego.
Trzecia Droga i Lewica podtrzymały deklarację utworzenia koalicyjnego rządu z Koalicją Obywatelską i Donaldem Tuskiem w roli premiera. Za nami drugi i ostatni dzień konsultacji prezydenta Andrzeja Dudy z partiami, które weszły do parlamentu. Po rozmowach z przedstawicielami Prawa i Sprawiedliwości oraz Koalicji Obywatelskiej prezydent Andrzej Duda przyjął liderów Trzeciej Drogi, którą tworzą PSL i Polska 2050. Byliśmy szczegółowo pytani o plany naszego ugrupowania i przyszłej koalicji w tych obszarach. Myślę, że to była dobra rozmowa, pokazująca też ze strony pana prezydenta i taka deklaracja padła, wolę współpracy. Trzecia Droga chce tworzyć nowy rząd wspólnie z Koalicją Obywatelską i Nową Lewicą. Wszystkie partie mają sejmową większość 248 posłów. Zapewniliśmy prezydenta, że chcemy powołać rząd jak najszybciej z Donaldem Tuskiem na czele, mówił po spotkaniu prezes Ludowców Władysław Kosiniak-Kamysz. Dzisiaj to potwierdza Trzecia Droga. Jesteśmy w stanie wyłonić większość parlamentarną, prezydia Sejmu i Senatu oraz powołać premiera. Nowa Lewica, która stanowiłaby najmniejszą siłę w nowym rządzie, złożyła głowie państwa taką samą deklarację. Potwierdziliśmy to, że uważamy, że pan Donald Tusk powinien uzyskać nominację do tworzenia nowego rządu. Prezydencki minister Marcin Przydacz zapewnił na antenie telewizji Trwam, że prezydent będzie działał zgodnie z konstytucją. Pan prezydent na podstawie artykułu 154 konstytucji po prostu desygnuje premiera. Nie jest w żaden sposób związany apelami jednego czy drugiego lidera komitetu wyborczego czy partii politycznej. Liberalno-lewicowa koalicja naciska na prezydenta, aby jak najszybciej powierzył misję tworzenia rządu Donaldowi Tuskowi. Gotowość do utworzenia nowego gabinetu wyraziło również Prawo i Sprawiedliwość, wskazując obecnego premiera Mateusza Morawieckiego. Szef rządu nie wskazuje jednak wprost, z kim Zjednoczona Prawica jest gotowa stworzyć większość parlamentarną. Kwestie personalne są nie pierwszorzędne. Najważniejsze jest to, żeby powstał rząd, który będzie realizował polską rację stanu. A decyzja o powierzeniu misji tworzenia rządu należy do pana prezydenta. PiS-owi brakuje 37 szabel, żeby stworzyć większość sejmową. Ludowcy oficjalnie utrzymują, że nie chcą współpracować ze Zjednoczoną Prawicą. Drugi potencjalny koalicjant, czyli Konfederacja, nie chce współpracować z żadną siłą w parlamencie, mówił jeden z liderów formacji, Krzysztof Bosak. Nie zamierzamy tworzyć większości rządzącej ani z PiS-em, ani z Platformą. Tymczasem Prawo i Sprawiedliwość wskazało już, kto będzie szefem klubu parlamentarnego. Zostanie nim obecny minister obrony narodowej i wiceprezes partii Mariusz Błaszczak. Poprosiliśmy jako kierownictwo pana ministra Mariusza Błaszczaka, żeby podjął się tej roli, którą dobrze zna. On był już wcześniej kiedyś szefem klubu. Prezydent musi zwołać pierwsze posiedzenie Sejmu do 14 listopada. W ciągu następnych 2 tygodni wskazać nowego premiera, który będzie miał 14 dni na uzyskanie poparcia parlamentu. W czwartek Andrzej Duda podsumuje rozmowy z liderami partii, które weszły do parlamentu. Instytut Pamięci Narodowej może przestać istnieć. Chcą tego partie aspirujące do utworzenia nowego rządu. Pytanie, komu tak naprawdę zależy na odcięciu Polaków od prawdy historycznej? Platforma Obywatelska i Lewica przekonują, że Instytut Pamięci Narodowej jest upolityczniony i niepotrzebny. To też będzie, może się znaleźć w umowie. Może się znaleźć, ale pana zdanie. Sojusz Lewicy Demokratycznej zawsze był przeciwko IPN-owi. W obronę Instytut Pamięci Narodowej bierze jego szef, dr Karol Nawrocki. Ponad 20 lat temu Instytut Pamięci Narodowej został powołany. Instytut Pamięci Narodowej jest głosem tych Polaków, którzy w roku 1939 podjęli walkę z przedstawicielami dwoma systemów totalitarnych, niemieckiego narodowego socjalizmu i sowieckiego komunizmu. IPN przetrwał już wiele rządów, sumiennie realizując swoją misję. Odkrywa prawdę o przeszłości, ujawnia, kto współpracował z komunistyczną bezpieką, przypomina Krzysztof Tenerowicz, wieloletni działacz Solidarności. IPN w wielu wypadkach bardzo pomógł Solidarności, dlatego że część niestety działaczy Solidarności była uwikłana w różne układy. IPN potwierdza ich działalność i dlatego to jest instytucja bardzo potrzebna. To w zasobach IPN znajduje się kompletna teczka tajnego współpracownika pseudonim Bolek, czyli Lecha Wałęsy. Środowiska liberalno-lewicowe obawiają się prawdy o swoich korzeniach, zauważa Andrzej Gwiazda, działacz opozycji antykomunistycznej. Mieliśmy prezydenta Wałęsę, TW Bolek,
mieliśmy prezydenta dwa razy, Kwaśniewskiego, TW Alek. Likwidacja pamięci jest ubezwłasnowolnieniem społeczeństwa. Komuniści przez dekady próbowali unicestwić i zatrzeć wszelki ślad po bohaterach podziemia antykomunistycznego. To dzięki pracy IPN-u udało się ich odnaleźć w dołach śmierci i godnie pochować w poświęconej ziemi, a badania genetyczne przywróciły im imiona i nazwiska, przypomina profesor Krzysztof Szwagrzyk. Do tej pory odnaleziono ponad 2200 ofiar terroru komunistycznego oraz niemieckiego w kraju i za granicą. To prawie 260 przypadków identyfikacji tych, po których nie miał pozostać żaden ślad. To przywrócenie imion i nazwisk naszym bohaterom. Instytut odpowiedział też na apel potomków polskich bohaterów i przeprowadził ekshumację na Górkach Czechowskich w Lublinie. Znalazł te ciała 40 ludzi. Proszę Państwa, czy myślicie, że dalej będą poszukiwania? Nie będzie tych poszukiwań, jak nie będzie IPN-u. To IPN ustalił, że polski patriota, wizjoner, wychowawca młodzieży i twórca ruchu Światło Życie, sługa Boży, ksiądz Franciszek Blachnicki, został otruty przez komunistycznych agentów. Co dowiodło prowadzone wnikliwie śledztwo przez pion prokuratorski Instytutu Pamięci Narodowej. Prokuratorzy IPN-u prowadzą ponad 600 postępowań dotyczących zbrodni nazistowskich i komunistycznych. Działania przynoszą efekty, podkreśla zastępca prokuratora generalnego Andrzej Pozorski. Prokurator podjął decyzję o przedstawieniu 31 byłym funkcjonariuszom służby więziennej zarzutów udziału w pobiciu ponad 100 osób internowanych, którzy byli osadzeni w ośrodku odosobnienia w Kwizyniu. IPN prowadzi proces dekomunizacji przestrzeni publicznej. Znikają sowieckie ślady rozsiane po całej Polsce, m.in. tzw. pomniki wdzięczności. Wiceszef IPN-u dr Mateusz Szpytma zauważa, że Instytut odegrał też kluczową rolę w upowszechnianiu wiedzy na temat Polaków ratujących Żydów w trakcie okupacji. To w Instytucie Pamięci Narodowej powstały książki, wystawy poświęcone rodzinie Ulmów. Instytut Pamięci Narodowej wydał ponad 3500 książek w różnych językach. Prowadzi działania edukacyjne również z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, trafiając do młodego pokolenia. Nikt nie powinien mieć wątpliwości, że likwidacja IPN-u byłaby na rękę zarówno Rosji, jak i Niemcom. Donald Tusk spotkał się w Brukseli z szefową Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen. Marzenie szefowej Komisji Europejskiej wyrażone na ubiegłorocznym posiedzeniu Europejskiej Partii Ludowej powoli się spełnia. Bon courage, my friend. Powodzenia, mój przyjacielu. I pamiętaj, Donaldzie, kiedy spotkamy się ponownie, zobaczymy ciebie, jak sam powiedziałeś, znów w roli premiera. Jeszcze nie w roli premiera, ale już z przekonaniem, że tak będzie, Donald Tusk udał się do Brukseli na rozmowy z Ursulą von der Leyen. Jestem dzisiaj tutaj w siedzibie Komisji Europejskiej, żeby przyspieszyć proces powrotu do takiej pełnej obecności Polski w Unii Europejskiej. Przewodniczący PO rozmawiał z szefową Komisji Europejskiej o bezpieczeństwie w Unii Europejskiej, ochronie granicy z Białorusią, rozwoju gospodarki. Jednak najważniejszy temat to KPO. Przed wyborami Donald Tusk zadeklarował, że jeśli opozycja wygra, środki trafią do Polski od razu. Będziemy rozmawiać o postępach dotyczących funduszu odbudowy w Europie. Jestem pewna, że będziemy zgodni w wielu kwestiach. Bruksela uzależniała wypłatę środków od realizacji tzw. kamieni milowych, wymusiła na rządzie Prawa i Sprawiedliwości zmiany w ustawie o Sądzie Najwyższym, które ostatecznie prezydent skierował do Trybunału Konstytucyjnego. Wizytę szefa PO skomentował premier Mateusz Morawiecki. Jeśli chodzi o wizytę pana Tuska w Brukseli, no cóż, on obiecał, że już dzień po wyborach i mówił, że to na serio, że to autentycznie, że to od razu, jak tylko prawda, pojedzie do Brukseli, to wszystko załatwi. Zobaczymy, z czym wróci za parę dni. Niewykluczone, że Komisja Europejska po zmianie władzy w Polsce zmieni wymagania stawiane wcześniej rządowi PiS-u. Ma taką formalną możliwość. Jeśli z niej skorzysta, będzie to potwierdzenie, że wcześniejsza blokada miała charakter polityczny i była wymierzona w rząd Zjednoczonej Prawicy. Zmarła profesor Wanda Pułtawska, przyjaciółka świętego Jana Pawła II, bezkompromisowy obrońca życia. W listopadzie skończyłaby 102 lata.
Wanda Półtawska z domu Wojtasik, adwokat życia, każdego życia, ale szczególnie tego nienarodzonego. Obronić życie powinien każdy człowiek. Bo każde życie jest święte, to próbowała nam przekazać Wanda Półtawska, ale próbowała też nauczyć ludzi po prostu kochać. Pokazywała, czym jest miłość. Z miłości do ojczyzny, kiedy była młodą dziewczyną i kiedy wybuchła II wojna światowa, podjęła działalność konspiracyjną. Pod pseudonimem Duśka rozwoziła pocztę, broni, pieniądze. Za to trafiła najpierw do więzienia, a potem do niemieckiego obozu koncentracyjnego Ravensbrück. Miała wielką siłę, by poradzić sobie z traumą, której tam doświadczyła. Na niej hitlerowcy przeprowadzali pseudomedyczne eksperymenty. Tam widziała, jak poniżana i bestialsko zabijana jest ludzka godność. O tę godność już później postanowiła walczyć. Godność szczególnie tych najsłabszych, bezbronnych, najmniejszych, dzieci poczętych, którym dziś odbiera się podstawowe prawo, prawo do życia. Po wojnie studiowała medycynę, uzyskała doktorat z psychiatrii. Była przyjaciółką Karola Wojtyły. On już jako Jan Paweł II zlecił Wandzie Półtawskiej uporządkowanie swoich prywatnych dokumentów. Do papieża Polaka miała bezpośredni dostęp. Często wspominała jego osobę, cytowała jego wypowiedzi. Ojciec Święty nazywał tę cywilizację aktualną cywilizacją nienawiści i śmierci. I chciał ją zmienić na cywilizację miłości i życia. O to chodzi. Nie szukała poklasku, ale też nie bała się mówić tego, co myśli. Żyła Ewangelią i nauczaniem wielkiego świętego Jana Pawła II, mówi działacz pro-life Marcin Jakubczyk. Była obok, myślę, między innymi kardynała, późniejszego ojca świętego Józefa Ratzingera, Benedykta XVI. Obok niego pozostawała tym, uważam, że jednym z największych depozytariuszy tego dziedzictwa Jana Pawła II, nieustannie o nim przypominając. Profesor Wanda Półtawska była damą Orderu Orła Białego. Do końca pozostawała osobą aktywną, zmarła dziś w nocy w swoim domu w Krakowie. Wielka osobowość w drobnej budowie kobiecie, niezapomniana, z pewnością nie pozwoliłaby po sobie płakać. Cześć jej pamięci. Napisał prezydent Andrzej Duda. Dziś, jak podkreśla ksiądz dr Jan Uchwat, mamy moralny obowiązek. Obowiązek, żeby jej nie zapomnieć. Nie zapomnieć tego, co robiła, ale też tego, co przekazywała. Wiarę w Jezusa Chrystusa, antropologię chrześcijańską, antropologię adekwatną. Jak piękny jest człowiek, jaką wielką godność ma człowiek, jak wielką godność ma małżeństwo i rodzina. 2 listopada profesor Wanda Półtawska skończyłaby 102 lata. To były informacje dnia z Panem Bogiem.